A dzień dobry, dzisiaj... Okej, okay, poczekaj. Po pierwsze, dobry wieczór. Witam do kolejnego odcinku odcinka. Klepanie skoro. Dzisiaj będziemy mieć fajny kurczanik odcinek, okej? Okay? Fajny odcinek będziemy miał. Dzisiaj będziemy gadać o muzykę. O muzyczkę. Oh, jak ja uwielbiam muzykę. To pierw chciałam... Mam mój komputer tutaj, czekaj. I ja jakby co, tu używam Spotify. I ja mam taką playlist, który ma wszystkie moje ulubione polskich piosenek. To ja powiem moje ulubione polskie piosenki i potem powiemy o jakichś innych, ok? To pierw Ruskacz po Roni Ferrari i Lok. Fajna muzyka. Pierwsza taka rap, która nauczyłam się po polsku, bardzo fajna. Słodki Mata. Też umiem ten sam wers powtarzać. Rakieta Racusz. Nadchodzi lato. Gąbało czy Gryl u Gawrona. To jest trochę starsze, ale ona tańczy dla mnie. To pierwsze słyszałam na wedding. Jak to powiedzieć? Wedding? Marriage? Ślub? Ślub? U ślubie? I Ruda tańczy jak szalona. Szalona, niewiara. Zobaczymy. Od Solara. I klubowa suka. Nie chcę mówić niemiłych słów. Dobra piosenka. Jeszcze jakaś... ktoś, który oglądał moje wideo, filmik, podała mnie Egoistka by Julia Poźnik. Jak teraz to oglądasz, bardzo lubię tą piosenkę Egoistkę. I dziękuję za jakby rekomendację, co nie? I dzisiaj jeszcze raz pytam się na więcej rekomendacji. W poprzednim wideo to powiedziałam po prostu daj mi muzykę, żeby słuchać, ale większość ludzi dały mi po prostu piosenkarzy, co nie, ale wszyscy mamy piosenkarzy, które mają taką fajną piosenkę i później takie gówniane, co nie, to proszę na piosenkę. Proszę, żeby podać piosenkę, co nie? Nie tylko piosenkę. Ale dziękuję za to bardzo. Poza tym, amerykańska muzyka. Ja kocham starą muzykę. The oldies, the goldies. Rozumiesz, kochanie? Te wszystkie od 1980. Nie wiem, jak powiedzieć daty po polsku, ale 40 lat temu to piosenki były git, kurczę. Powiem ci mój ulubiony, all time favorite, ulubiony Take My Breath Away by Berlin. Piękna piosenka, po prostu słyszałam to nie pierw, ale po prostu to było w Top Gun. Top Gun jest mój ulubiony film. Kocham Top Gun. Fajny filmik. Naprawdę też jest od 40 lat temu. Też tam znalazłam taką piosenkę za imię Danger Zone by Kenny Loggins. Kocham tą piosenkę. Uwielbiam takie rock, takie z gitarą elektryczną nawet. To są takie stare piosenki, co nie? Inne piosenki, które ja kocham, to jest takie więcej
2013, znaczy Taylor Swift. Kocham ją. Po prostu mam tyle jej piosenki na repeat, co nie, na moim komputerze, że moja ulubiona od Taylor Swift jest Love Story, We're Never Getting Back Together, I Knew You Were Trouble, Wildest Dreams, Style, Blank Space, Bad Blood, oh, Red, Willow, You Belong With Me. Kocham te wszystkie piosenki po Taylor Swift. Taylor Swift jest piękna. Wiesz, ja pamiętam, jak ona miała ten filmik albo piosenka Look What You Made Me Do i większość nie lubiały tą piosenkę. Ja też, jakby to była taka dziwna piosenka, jak pierw słuchałam do niej, ale zaczynałam ją lubić. Czasami to jest tak, że nie lubię piosenkę, ale jak posłucham trochę więcej, co nie, zrobię kumple z tą piosenką, to znam ją więcej i ją polubię, co nie. Inna nowa piosenka, wy chyba już musiałeś się słyszeć, ale Good For You by Olivia Rodrigo. Nowa piosenka, piękna piosenka amerykańska, która wszyscy znają. Ta dziewczyna, która ta nawet śpiewała tą piosenkę, to już wczoraj chyba? Dzisiaj jest July 15. To wczoraj, 14 chyba, albo 13 nawet może, ona z Bidenem spotkała się, żeby tak jak więcej dała motywację, żeby ludzi zwakcynowały się, co nie? Jakby co? To wiem, że w Polsce nie możecie tak łatwo wakcynować się, ale jak możesz, proszę, to zrób. God bless. No, jakby to Biden, jak nie wiesz, było w tym roku te wyborcze w prezydencja i Biden wygrał, nie Trump. My mamy tę kandydację za 4 lata, co nie? Wy macie za 5 i oj, pamiętam, chyba to było rok czasu temu, co nie? Albo nawet 2 lata temu. Nie, chyba rok czasu temu, jak było ten Duda i Trzaskowski. Oj, że Duda jeszcze raz. Jak lubisz Duda, to spoko, ale wiesz, Trzaskowski jest trochę... Okej, już nie gadamy. Więcej o muzykę. Ulubione piosenkarze, po amerykańskie. Kocham... Mówiłam, Taylor Swift. Kocham też Selena Gomez, Justin Bieber. To więcej znane, co nie? Ale inaczej to bardzo lubię Girlwood. Lubię Avril Lavigne. Avril Lavigne to ma fajne piosenki. Shawn Mendes. Chyba wyznaczę Shawn Mendesa. On jest piękny, kochany. Wygląda jak... piękny. I jeszcze... Jaka inna piosenka lubię? Post Malone. Znaczy, chyba wy znacie Rockstar i Jackie Chan. Chyba to jest znane w Polsce. Wiem, że Rockstar jest znane w Polsce. No, ale Post Malone, fajny kolega. Wygląda jak nigdy umiał się w życiu, ale piosenki są git. Kocham Ozzy Osbourne też. Oj, moje rodzice po prostu. Ozzy Osbourne i Post Malone, naprawdę. Kto innego lubię? Takie starsze to lubię Joan Jett, Guns N' Roses, Motley Crue, to jest więcej jak takie hardcore, ale tak dalej. No, to chyba to wszystko. Jak chcesz znać więcej, to
pytaj się pod tym wideo, zadaj komentarze i odpiszę. Jak kogoś ja znam, albo jaka piosenka jest moja ulubiona od jakiegoś piosenkarza, to powiem. Ale dziękuję bardzo za oglądanie. Jak masz jakieś więcej rekomendacje na polskie piosenki, to proszę daj piosenko. O, podaj piosenkę. Co nie? Nie piosenkarza, bo nie wiem, która piosenka jest najlepsza od ich. No, to podaj piosenkę i bardzo to doceniam. Wszystkie komentarze to ja czytam i jakby co, to mogę odpisać. Dziękuję bardzo za oglądanie dzisiaj ze mną. Kocham Ciebie bardzo dosłownie i dobranoc. Życzę dobrą, spokojną nocy.